Dzisiaj upieczemy ciasto krówka w tropikach. Do przygotowania naszego ciasta na spód musimy zgromadzić 5 białek jaj, 230 g cukru, 200 g wiórków kokosowych, 1 łyżkę mąki ziemniaczanej i 1 łyżeczkę proszku do pieczenia. Z naszych składników będziemy teraz robić ten nasz spód, czyli do miski dajemy białka. I mikserem ubijemy na sztywną pianę. Możemy wspomóc się szczyptą soli, będzie po prostu łatwiej te białka ubić. Ubijamy, to chwileczkę nam zajmie. Następnie dodajemy cukier. Dzięki temu cukrowi nasze białka staną się takie szkliste. Po dodaniu całego cukru dajemy proszek do pieczenia i mąkę ziemniaczaną. Państwo mogą mąkę ziemniaczaną z proszkiem do pieczenia zmieszać w jedną miseczkę i dać jako jeden produkt. A na koniec dodajemy wiórki. Najlepiej zrobić to partiami, żeby łatwiej było rozmieszać. Po troszeczkę, aż do wykończenia. Foremkę wykładamy papierem do pieczenia. I przekładamy naszą masę na spód foremki. Musimy później ładnie rozprowadzić, uzupełnić braki, niedociągnięcia, wyrównać. I taką foremkę wstawiamy do piekarnika na 160-170 stopni, używając grzałki góra i dół. I pieczemy przez około 30 minut, aż wierzch bardzo ładnie się zbrązowi. Wtedy wyciągamy, całkowicie studzimy i dopiero jak nam ten spód wystygnie, wyciągamy z foremki. Spód jest bardzo kruchy, więc wszystko musimy teraz zrobić bardzo delikatnie. Ten papier lekko odrywamy od naszego spodu kokosowego. Żeby go nie połamać, najlepiej wspomóc się tak jak my deską. Podkładając na wierzch, obracając, ściągamy ten papier również bardzo delikatnie. Tą foremkę, w której piekliśmy ten spód, wykładamy świeżym papierem do pieczenia. I spód przekładamy z powrotem do foremki. Dlaczego papierem do pieczenia? Żeby ten metaliczny smak z foremki nie przedostał się do ciasta. Kolejną warstwą jest masa krówkowa, czyli 600 ml śmietanki kremówki 30%, 400 g masy kajmakowej krówkowej, 2 łyżki cukru pudru, 3 łyżki żelatyny i 100 ml rządku do rozpuszczenia tej żelatyny. Śmietanę wyjmujemy bezpośrednio z lodówki, przelewamy do miski i zaczynamy ubijać. A wiedzą Państwo, która śmietanka najszybciej się ubija i dobrze smakuje? Jeśli nie, to zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie przeprowadziliśmy test ponad 30 śmietanek. Na górze właśnie pojawił się link na wyżej wspomniany test. Ubijamy, ale nie robimy tego na sztywno. Musimy wyłapać moment, kiedy ta śmietanka zaczyna nam gęstnieć. Jak zaczyna nam gęstnieć, dodajemy cukier puder i następnie masę kajmakową. Proszę na koniec mieszania sprawdzić, czy słodkość tej masy jest wystarczająca dla Państwa, wystarczająco słodka, czy jeszcze trzeba dodać cukru pudru na przykład. Na koniec dodawania masy kajmakowej dodajemy żelatynę rozpuszczoną we wrzątku, następnie przestudzoną, dodajemy już ją chłodną, żeby nam się wszystko nie zważyło i mieszamy tylko tyle, żeby żelatyna połączyła się z masą. Odkładamy mikser, wyjmujemy naszą foremkę i naszą masę śmietanową z dodatkiem kajmaku wylewamy na spód kokosowy. Musimy również rozprowadzić po całości, wyrównać, uzupełnić braki. I taką foremkę wstawiamy do lodówki, żeby ta masa nam stężała. Masa się chłodzi, zajmujemy się galaretką. Właściwie to ją powinniśmy wcześniej przygotować, ale o tym za chwilkę. Jedna puszka ananasa, jedna galaretka cytrynowa i 500 ml wrzątku do galaretki. Dlaczego mówię, że wcześniej galaretka musi przestygnąć? Musi być taka lekko tężająca, żebyśmy mogli ją wylewać na ciasto. Dlatego wrzątek, mieszamy galaretkę i odstawiamy do wystygnięcia.
Galaretkę musimy dobrze wymieszać, żeby nie miała żadnych grudków, żadnych takich większych części. Ananasa wyjmujemy z puszki. Myśmy kupili w plastrach, Państwo mogą kupić pokrojonego. Jeżeli jest pokrojony, to tylko odsączamy zalewy. Jeżeli w plastrach, tak jak my, odsączamy zalewy i kroimy na drobne elementy. Jak już pokroimy ananasa, wyjmujemy naszą foremkę z lodówki, gdzie ta masa jest już stężała i tego ananasa rozkładamy po całości foremki. Następnie galaretkę. Nasza ciut za bardzo stężała, ale lepiej ciut za bardzo niż za mało. I tą galaretkę rozprowadzamy po wierzchu. Lejąc na łyżkę, nie będziemy musieli się bać, że ten ananas gdzieś nam się przesunie, czy zostaną puste miejsca. Łyżką wspomagamy się, leciutko rozprowadzamy galaretkę i taką foremkę znowu wstawiamy do lodówki, żeby masy nam wszystkie stężały, tym również galaretka, żeby ładnie stężała i było piękne ciasto, które zachęca swoim wyglądem. Życzę smacznego i zapraszam na kolejne przepisy i porady na Magia Kuchni.